Czeka nas wkrótce kolejny najazd górniczy na Warszawę. Znów zobaczymy te same sceny, te same twarze, te same gesty. Znów usłyszymy, że węgiel to nasze złoto, że od niego zależy bezpieczeństwo narodowe, że nie ma stale nierentownych kopalń, że obecne problemy to wynik nieudolności rządu i przejściowego obniżenia cen na rynku. A teraz spójrzmy na fakty. Po 7 miesiącach strata finansowa górnictwa węgla kamiennego na sprzedaży węgla wynosi 1,5 miliarda złotych, a stan obecnych zobowiązań górnictwa to 14,5 miliarda złotych. To obraz katastrofy finansowej. Dlaczego do niej doszło? Postaram się to wyjaśnić na prostym zestawieniu. Na tym zestawieniu podaję Państwu dla 2004, 2011 i 2014 roku podstawowe dane ekonomiczne górnictwa węgla kamiennego w naszym kraju. Jak przyglądniemy się tym danym, to wynika z nich po pierwsze, że ceny węgla w tym okresie najpierw bardzo szybko rosły, a potem zaczęły spadać. Wtedy, gdy rosły, wyniki były bardzo dobre. Wtedy, gdy spadają, wyniki natychmiast stają się niekorzystne. Ale dlaczego? Dlatego, że w tym samym czasie, gdy zaczynają spadać ceny, mamy do czynienia z bardzo wyraźnym wzrostem kosztów wydobycia węgla, a jednocześnie nie poprawia się efektywność związana z wydajnością pracy. Jeżeli na to spojrzymy łącznie, to wynika z tego, co następuje. Po pierwsze, górnictwo samo i bezpośrednio nie ma wpływu na ceny węgla na rynku. Po drugie, jeżeli ceny węgla spadają, a tak w gospodarce rynkowej się zdarza i musi zdarzać, wtedy trzeba podejmować działania, które polegają na ograniczaniu wydobycia i na poprawie efektywności gospodarowania. I jeśli się takich działań nie podejmuje, to wtedy następuje katastrofa finansowa. Niestety, takich działań nie podejmowano w ostatnich latach i to jest zasadnicza przyczyna naszego problemu. Oczywiście złe wyniki finansowe górnictwa, ta katastrofa, o której mówię, jest spowodowana wieloma czynnikami, ale także brakiem odpowiednich działań dostosowawczych i naprawczych. Kogo za to obwiniać? No przede wszystkim kadrę zarządzającą górnictwem, a więc menadżerów. Po drugie tych, którzy ich nadzorują, a więc rządzących. I po trzecie tych, którzy im skutecznie przeszkadzają, blokując działania naprawcze, a więc działaczy związkowych. Wszyscy okazali się nieodpowiedzialni. Proszę Państwa, w tym zestawieniu podałem jako punkt wyjścia dane z roku 2004, bo to był ten rok, w którym jeszcze byłem ministrem górnictwa, ministrem gospodarki, odpowiedzialnym także za górnictwo. Podejmowałem wtedy takie działania, które uważałem za istotne, ale także przedstawiałem między innymi w Sejmie obraz sytuacji górnictwa. Pozwólcie Państwo, że zacytuję. Im więcej kopalń, im wyższe wydobycie, im większe straty, im większy dług, tym lepiej, tym bardziej bezpieczny i pewny zysk. Problem tylko w tym, aby chory organizm jak najdłużej utrzymać przy życiu. Żeby interes nie upadł, inteligentne pasożytowanie polega na tym, żeby umiejętnie eksploatować żywiciela. Nie pozwolić na jego uzdrowienie, ale też nie doprowadzić do zgonu. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której prywatne zyski warunkowane są publicznymi stratami. Straty są przerzucane na gminy, na PFRON, na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, na kooperujące firmy. Kiedy tego już nie wystarcza, wtedy trzeba sięgnąć po kolejne oddłużenie z kasy państwowej. Trzeba wołać o pomoc publiczną. Dzięki temu gra może toczyć się dalej. To oznacza jednak konieczność utrzymywania wysokiej dotacji
do systemu ubezpieczeń społecznych, konieczność utrzymywania wysokich podatków, niemożność finansowania nauki, edukacji, bezpieczeństwa i informatyzacji, ograniczenie możliwości wypełniania przez państwo podstawowych funkcji i zadań rozwojowych. Ta gra toczy się od dawna. Niektóre rządy przynajmniej potrafiły osłabić jej przejawy, ale żaden z rządów nie potrafił tej gry przerwać i pora zdać sobie sprawę z konsekwencji, jeżeli dalej się będziemy w to bawić. I jeżeli po raz kolejny usłyszymy, że węgiel to nasze bezpieczeństwo narodowe, to chciałbym bardzo jasno powiedzieć. Nie da się zbudować bezpieczeństwa narodowego na złym gospodarowaniu. Złe gospodarowanie zawsze prowadzi do upadku. Thank you.